Hej, hej, dzień dobry drużyno! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Baldur's Gate 3 i znajdujemy się w spustoszonej wiosce. Ostatnio udało nam się pokonać tego wielkiego pająka, zajrzeć do księgi nekromancji i pochodzić po kwasie. No ale cóż, tak się czasem zdarza, tak? Jakby to powiedziała moja siostrzenica, czasem się zdarza. No, to lecimy, słuchajcie. Niestety nasi są troszeczkę poobijani. Można by było spróbować ich wyleczyć w taki sposób, że zgrupujemy ich i zarzucimy sobie pod nogi coś do leczenia. Tylko oni musieliby się jakoś tutaj ładnie złączyć. Don't touch me. Don't touch me now. Nie, nie tak. Tu poproszę. Okej, i jeszcze ty, Karla. Tutaj. I co, damy radę? Damy radę czymś rzucić? Iksik, miksturka leczenia. A sama siebie nie uleczysz, tak? Utrudnienie. Jakie utrudnienie? Co, znajduje się za blisko? No co ty? No dobra, a może jednak tak coś, żeby tak... O, widzicie? No, to coś jest na rzeczy. Wylocz istotę w zasięgu twojego widzenia. A czy my byśmy chcieli Gale'a? 100%. Okej. Okay. No i niech Gale sobie już weźmie w zasadzie swoją własną miksturkę potka i będzie git. I będzie git. Dobra, zgrupować wszystkich. Ty idziesz na pierwsze miejsce, bo ty jesteś naszą koleżanką najlepszą. I... Słuchajcie, czy ja gdzieś jeszcze mam jakieś zadanie do wykonania? Tak, mam. Mianowicie... ej, a tutaj nie sprawdziliśmy tego obszaru. Albo mi się wydaje... Można było spróbować tam iść. Zaraz, to nie jest tu, to jest tu. Można było spróbować tam iść przy okazji. Wspominaliście, żebym odwiedził... jaskinię. Jaskinia Słowo Niedźwiedzia, jeśli dobrze się orientuję. Czy my tędy pójdziemy gdziekolwiek? Chyba tak. Przy okazji ta jaskinia Słowo Niedźwiedzia jest właśnie chyba gdzieś... O, właśnie, a propos, tutaj. A to jak może tutaj przechodzimy obok, to czemu by nie? Czemu by nie? Nie mamy jednej komórki czaru. Potrzebujemy poziomu. Dlaczego potrzebujemy poziomu? Ano dlatego, że niestety, ale... nie poradzimy sobie na razie z patrolem Gitjaki. A wydaje mi się, że ciężko będzie ich przekonać do swoich racji. Można by było spróbować, czy faktycznie udałoby nam się w jakiś sposób... Kill off... Wypatroszony goblin, o ciekawe. Ciężki kamień. Ciężki kamień. Po co nam ciężki kamień? Złotko, ciężki kamień. Znaczy, ciężkim kamieniem wydaje mi się, że można by było rzucić w kogoś. Czekajcie, rozłączmy się, bo nigdy nie wiadomo, co tutaj się stanie. I tak, cała ta ekipka tutaj, weźcie... się skitrajcie. Ty też. Dobra, zapisik. Idziemy dalej. Tutaj jakieś błotko. Aha, widać coś. Sowo niedźwiedź. Ej, ma 92/81. Niepokój. Czy my jesteśmy w stanie Ej! Ale zaraz, on nie jest z kradzież kieszonkowa. On nie jest w żaden sposób agresywny w stosunku do nas. A my nie mamy czasem jakiegoś zaklęcia rozmowy ze zwierzętami? Zaklęcia lub też amuletu. Wydaje mi się, że mieliśmy przyjaciel zwierząt, uroki. Czekajcie, typ, rodzaj. Przyjaciel zwierząt. Mamy coś takiego. A tutaj nasi mają coś takiego. Kurde, rodzaj. Co ty? Ty nie masz nic na tym, na szyi. Co to jest? Talizman absolutu, pomoc. Ty też nie masz nic. Majtki Astariona. Brak biegłości.
Byłem wręcz pewien, że mamy coś takiego jak właśnie rozmowa ze zwierzętami. Aj, czekaj, ona ma rozmowę ze zwierzętami, po prostu. Akcja, rytuał, no to chodź. Czemu by nie? Może udałoby się z nim porozmawiać? Spróbujmy. Jeszcze ani razu chyba z tym... ze zwierzętami nie rozmawiałem. A może warto by było do następnego długiego odpoczynku? Dałbym sobie głowę uciąć, że gdzieś mam talizman, który pozwala na rozmowę ze zwierzętami. No dobra, no to cyk. Myk! Rozmowa ze zwierzętami. Oho. Kaczenka. What's this? Something weak, something tender. Won't even have to chew you before I feed you to my son. Soft meat. Jesteś ranna, wciąż masz wbitą w głowę połowę włóczni. Podejdź bliżej, to była twoja ostatnia wieczerza, bestio. Kurde. No właśnie, ona w pierwszej kolejności się nie rzuca na nas, nie? Więc nie jest jakaś taka super ekstra agresywna. Może by udało się by jej pomóc i zaskarbić sobie jej względy. Ale my nie chcemy z tobą walczyć, no co ci chodzi, no? Barbarzyńca z zastraszania dwa biegłości i perswazja raczej nie. No to już, jak już cię oskubię, to twojego szczeniaka zjem na deser. Ostre słowa. Ale to właśnie barbarzynka. 10 w dwóch kościach plus 2. No na którejś musimy przynajmniej 8 wyrzucić. Nice. Całkiem nieźle. Brave. Stupid, but brave. And I'm too tired to deal with brave. You can go. But you make one wrong step and I'll rip you to shreds. Matczyny gniew, proszę, proszę, inspiracja dla Carly. Pokonaj sowo niedźwiedzicę. No, nie do końca. Nie do końca to jest pokonanie go. Ej, właśnie, ale teraz pytanie, czy ja mogę sobie tu pójść, czy nie? Ja chciałem sobie tak tylko posprawdzać tutaj. Podejrzewam, że to wam jest niepotrzebne, prawda? Sowo niedźwiedzie raczej średnio. Zapasy podróżne, miksturka. Nice. A tu udałoby się wejść. Co tutaj znajdziemy? Bez głowy. Nie, co jest? Nie, no bez jaj. Nie, no nie chciałem z nimi walczyć! What the hell? Mogę tu odstąpić? Wykonaj bezpieczny powrót. Twój ruch nie prowokuje ataków okazyjnych. Ja nie chcę z wami walczyć, no! Come on. O Jezu, tu jest za wysoko. Guys! Wróg jest za blisko. Nie wiem, jak działa to odstąpienie. Ale chciałbym stąd wyjść. Aha, i tyle by było schodzenia, tak? Rozumiem, że ona i tak będzie mnie chciała atakować. Miażdżący lot. O, świetnie! 15 ataku. Jeszcze ten mały gnojek chce nas atakować. Jasna dupa. Tak bym powiedział, średnio na jeża. Tak bym powiedział, średnio na jeża. Okej. No to jak chcemy w takim razie zaatakować, albo w zasadzie jak ona chce atakować, akcja dodatkowa, ilość szałów. Kurde, szkoda, trochę szkoda.
trochę szkoda. Zróbmy tak. Cyk. Szał. 17. I zróbmy tak. Całkiem nieźle. I teraz tak, dlaczego ja chciałbym zakończyć turę? Dlatego, żeby może odwrócić tą sowo niedźwiedzicę w naszą stronę i móc podejść innymi. Bo tutaj niestety na tą półkę nie wejdziemy inaczej. Tylko i wyłącznie tędy. Dobra, dawaj koniec tury. O, shit. Boli. Okej, i teraz... I teraz jest moment, w którym możemy wejść resztą naszych przyjemniaczków. Szkoda. Trochę szkoda. Że tak to się potoczyło. Miałem nadzieję, że uda nam się to zrobić troszeczkę lepiej. Dobra, Gale z Astarionem też mogą tutaj podejść. W pierwszej kolejności zaatakuje na blisko nasze wstępne serce. Okej. I czy my chcemy po prostu wjechać szarżą, czy tak po prostu atak ręką główną? Słono przed orężem. O, znalezienie chowańca. Przywołaj najlepszego przyjaciela. Czuły nozdrabka może wywęszyć wiele skarbów ukrytych w różnych miejscach. Nice. Dobra, ale tak czy inaczej potrzebujemy tutaj zrobić damage. Więc robimy damage. Wjeżdżamy na pełnej. 3 do 12. A może tutaj by weszło... A może tu by weszło krwawienie? Okej. Niestety rozprucie zostało deaktywowane. Idziemy tędy. Tego małego nie ma sensu bić. Bo on wydaje mi się, że nie powinien sprawić nam większych problemów. Ale nigdy nie wiadomo, nie? Dobra, i co w takim razie walimy w niego? Wydaje mi się, że jego się niestety nie da zrzucić. No chyba, że magicznym pociskiem, po prostu 100% w to, żeby go w jakikolwiek sposób zaatakować. Nie. Dobra, przejdźmy do trybu turowego. Okej. Możemy jeszcze raz zaatakować. Super. I nic więcej z tym nie zrobimy. No to w takim razie zostaje nam... Ej! A Karla potem może tutaj zaatakować jeszcze. Rozpruciem. 75%. 94%, dawaj. 11, super. A jeszcze możesz akcję dodatkową wykonać, to czemu nie? Oszołomienie, super. Kurde no. A miałem nadzieję z nią nie walczyć. Yep. Miałem nadzieję z nim nie walczyć. Sowo niedźwiedzicą. Ale już jak tak bardzo chcę, to why not? 94%. Mamy ułatwienie, bo jesteśmy w ukryciu. No wydaje mi się, że więcej nie zdziałamy. 7 do 24 ukradkowy. Dawaj. Mhm.
On nie jest w ukryciu, nie? Akcja dodatkowa. Dostępna w następnej turze. No to niestety tutaj nic nie zdziałamy. No to w takim razie zwykłe 80. Cub looks from you to his dead mother. A single strike will end his suffering. Searing pain erupts from the wound on your hand. A strange half-familiar image comes to you. A dead mouse seen through a veil of tears. Your tears. The image fades. You watch, speechless, as the cub begins to eat his mother. At least the cub has a fighting chance now. That? Or we've just prolonged its misery. No, tylko jest jeden problem. Karla, mocno... Wasza relacja jest neutralna, postać żywi, nie żywi żadnych silnych emocji wobec ciebie. Widziałem, że chyba tam wyskoczyło, że minus 45. Minus 45. Kute. O, chyba Karla, niestety nie spodobało się Karli to, co tutaj zrobiliśmy. Grot złamanej włóczni. Na grot tej złamanej włóczni nabito wytrzeszczone żółte oko. Czy to w jakikolwiek sposób jest nam do czegokolwiek potrzebne? No nie no. Smutno mi, smutno no. Nie chciałem, żeby tak to się potoczyło, szczerze powiedziawszy. Chciałem tutaj tylko po prostu to zbadać. Chciałem to po prostu zbadać. Uścisk ojca dębów. Naturalne pożądanie umarłe istoty, które potrafią atakiem użytkownika tego przedmiotu. Zwierzęta zadają dodatkowo 1 do 6 obrażeń od światłości. Premia do KP ze zręczności. Średni pancerz. Pokaż, najnowszy. Nie, tak średnio wyglądamy w tym. A też ma klasę pancerza 13, nie? Też ma klasę pancerza... O! O! A to może w takim razie... Nie wiem tylko, czy Astarion nie ma lekkiego pancerza. Brak biegłości w średnim pancerzu, no właśnie. Brak biegłości w średnim pancerzu. Gale'owi przydałaby się lepsza szata. Ale... Ej. Ale... Może Karla to założy, co? Why not? Jej się może akurat przydać. No dobra. A to co to jest? Jajo sowy niedźwiedzia. Czy w jakikolwiek sposób mogę to zbadać i zobaczyć, czym to jest? Zapasy obozowe. Pisklęta sowy nie... O! Zapasy obozowe, to biorę. Ty, to kosztuje 700... O kurna. To jest warte fortunę. Shit. Ty, to żebyśmy przez przypadek tego automatycznie dobierając przedmioty do... Automatycznie dobierając przedmioty do odpoczynku. Morale barracks. Already hatched. No point in taking these. Trzeba by było uważać, żeby nie sprzedać tego. Ha? Saluna statue. It is stinking cave. Hardly a place of honor.
A, wiedza tajemna, porażka. To potrzebujemy tutaj w takim razie... potrzebujemy tutaj pana Gale'a. Najlepiej. No chodź, Gale. Porażka. A wizard sealed this chest. Wasn't an amateur either. Okej. Pozłacana skrzynia. Zwój wykrycia myśli. Mikstura rozmowy ze zwierzętami. Mikstura leczenia. I wojna między Selune a Shar. Zbadaj. 14 ona kosztuje, więc nie ma sensu. Przeczytajmy. Zakurzona księga opisująca konflikt boskich sióstr Selune i Shar, który wybuchł po tym, jak Selune rozpaliła słońce i rozjaśniła wszechświat dającymi życie światłem i ciepłem. Ale coś mi się wydaje, że ta pozłacana skrzynia jest do otwarcia. Pytanie tylko, w jaki sposób. Zbadaj. Skrzynia wykonana z cennego kamienia i pokryta warstwą złota. Solidna i cieszy oko. Średnia wytrzymałość, pieczęć Selun. Skrzynia otacza tarcza ochronna, zadająca 4 do 24 obrażeń od światłości każdemu heretykowi, który ośmieli się jej dotknąć. No właśnie, to jest Selun. W ogóle tekstura tego tak średnio wygląda, nie? Tak na zbliżeniu przy tym. Odporność na obrażenia kłute. Czyli podejrzewam, że niestety wyznawczyni Shar, jaką jest nasza posępne serce, niestety... Oh shit! To ja nawet nie mogę tego dodać... Oh shit! Czy ja tego nie mogę nawet dodać do towarów? W sensie, nie to, że otworzyć, ja chciałem to dodać do towaru i wysłać do obozu. Ouch! No i to się tak zawsze kończy. Ale przynajmniej wiemy, że coś takiego tutaj jest. Trzeba to otworzyć tu. Trzeba to otworzyć tu. Dobra, odsuńcie się od tego. Czy ja mogę to jako... Podejrzewam, że właśnie, wyznawczyni Shar raczej wręcz dostanie maksymalne obrażenia przy otwieraniu. No bo nie możemy tego ani zabrać do towarów, ani otworzyć. Może tutaj jest jakieś zaklęcie, trzeba na to rzucić? Uwaga, spróbuję jeszcze tak, ale nie sądzę. Nie! To jest bardzo głupi pomysł. Nie dotykać. Jak jest napisane nie dotykać, to kurde, nie dotykać. Okej. No trudno. Jeszcze mamy oczywiście naszą kochaną panią... cioteczkę. Naszą kochaną panią cioteczkę. Tylko, że tam, no, byśmy prawdopodobnie trochę odpocząć. Do obozu goblinów może nie. Chodźmy znowu do spustoszonej wioski. My już chyba nie mamy możliwości leczenia. A nie, mamy. Weź ulecz... Tutaj. Ulecz Gale'a. Dobra, no co nieco się tam gdzieś poleczyliśmy. Ty, Gale, sobie wypij potkę. Trochę się podleczyliśmy. Resztę można by było ewentualnie właśnie tymi potkami, nie? Sobie rzucać pod nogi. Ty, co mi tutaj skaczesz? Typie. Rzuć potką tu. No i pięknie! Dobra, let's go. Musimy zobaczyć, co tam u goblinów, bo wydaje mi się, że tak czy inaczej musimy je obić. Nie wiem, jaka ilość tych goblinów będzie, ale musimy je obić. Musimy je obić, musimy obić cioteczkę, czyli tą wiedźmę. I coś jeszcze musimy obić? A, no i patrol Gitjaki. To są nasze takie, no można powiedzieć, trzy duże cele aktualnie. Skradanko? Rozgrupowanie? W pełnym słońcu się skradać? Świetna opcja, nie? Tu możemy w jakiś sposób przeskoczyć? Tu moglibyśmy... Wydaje mi się, że jak się przeteleportuje do obozu goblinów, tak po prostu...
no to tam będzie gruba bitka, nie? Ogry, orkowie, gobliny. Będzie problem. A kto tutaj patrzy? Aha. Wargi. Bo rozumiem, że oni raczej właśnie nie będą skorzy do współpracy. I na pewno w zasięgu tego gościa, jak go zaatakuje, to zaatakują nas jeszcze reszta tej cała. To niestety nie będzie takie proste. Wydaje mi się, że to może być całkiem problematyczne. Dobra, dawaj tutaj. Okej, tryb turowy. No i co? No i zostaje nam tak naprawdę atak taki bezpośredni. Chociaż można byłoby go też spróbować zrzucić. Tak, by the way. Strzelec absolutu. Jak bardzo mamy 80% na to, że go zrzucimy. A atak 84%. Że zadamy obrażenia, tylko że obrażenia są od 3 do 12. Dobra, cyk. O, zaskoczyłem go. Kto by się spodziewał? Oh shit, ty, tu jest jakiś wojownik pus. Który to? 15, dużo. Dużo. Dobra, tu mamy już 60%, na to, że to już nie będzie niestety zaskoczenia. 50% na to, że go rzucimy. Let's go. Porażka. No jasne, oczywiście, że tak. No to 60%? Chybienie. Mhm. No dobrze. No to jak tak. To tak. Tutaj jesteśmy nadal w stanie się przekraść. Więc moglibyśmy spróbować dołączyć do walki resztą naszych wojowników. Byle tylko oni oczywiście nie wezwali posiłków z dalszej części obozu. To może powinniśmy dać radę. Tędy. Tu sobie skrócimy. Właśnie na górę. Swoją drogą, tą posępne serce, ja wydaje mi się, że mógłbym zejść na dół. To wtedy będą musieli się upozycjonować odpowiednio. A my tymczasem na górę. Zróbmy sobie... Tak. Rozpłatanie. Czy zwykły atak. Dawaj rozkrócie. 94%. Dobra, jeden przynajmniej wyeliminowany. Super. Jeden wyeliminowany. No dobrze. A ty rozumiem, że już jesteś już po ptokach, tak? Okej. To jeszcze możemy coś tutaj porobić Astarionem. Dopóki oczywiście ta walka nie na dobre gdzieś tam nie wyruszy, to możemy tu porobić Astarionem sprawę. Pytanie, czy z tej strony w jakiś sposób jesteśmy w stanie podziałać? Niestety chyba nie. Więc tak czy inaczej spróbujmy tędy. Ile te wargi mają? Ua, 26, 22. Zadra i mała zadra. Dość sporo.
dość sporo. Czy ja stąd jestem w stanie? Cel poza zasięgiem. Kurde, któryś z nich mnie jest w stanie zauważyć. Boję się, że tutaj wejdę im już... A nie, jesteśmy. Wysokie położenie. Nice. 96. Ukradkowy atak na dystans. Let's go. Świetnie. Niestety tu nic nie podziałamy. No i dołącza jeszcze do walki, może dołączyć do walki jeszcze Gale. Też wydaje mi się, że z wysokiego położenia będziemy mieli oczywiście dodatkowy profit tego, że atakujemy z takiej wysokości. I wydaje mi się, że też ostatni w zasadzie... Chociaż nie, zaraz, my nie mamy komórki... O, shit. Nie mamy komórki czaru. Ja pitole. Odnów komórki czarów, gdy jesteś poza walką. Ej, nie, no możemy korzystać z drugiej. Okej, dobra. Czy ja mam zasięg na tego koleżkę, czy nie? Dobra. Wyeliminowany. Super. No to co? Tu koniec tury. Oni wszyscy zaskoczeni. Chłop zaskoczony. A ja tymczasem. Czy jestem w stanie kogoś strzelić? Za mało punktów ruchu. A za strzał? Na strzał jestem w stanie. Olak plus. Ci mają 7, ci mają 7. No to co? No to w takim razie zrobimy tak. Znowu kitranko. Okej. Znowu kitranko i znowu atak dystansowy z ukrycia. Ojoj. Oj, niedobrze, bo mnie zauważą. Tu też mnie zauważą. Ha! To mam pewien problem. Okej, okay, a jakbym... No właśnie. I teraz tak. Cyk. 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 Wspinanie się nie wykorzystuje punktów ruchu. Cel poza normalnym zasięgiem. Nie można mieć utrudnienia przeciwko, przeciwko celowi. No dobra. A tak? O, i tyle. Skończyły się ruchy. Haha! Super, jeszcze od błyskawic. Pięknie. No i tutaj niestety nie posiadamy akcji. Tu niestety nie posiadamy akcji. Więc tu koniec tury. A tutaj musimy się zbliżyć, nie? Skaczemy tu. Musimy zbliżyć się do nich. Za mało punktów ruchu. Okej, to może chociaż tak. Wow, my mamy kuszę, zapomniałem o tym totalnie. Lekka kusza. Dobra, niech będzie. Nie, 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 ty nie nadawaj sygnału, nie. Nie ma nawet takiej opcji. O, serio, trafienie krytyczne? Ja ci kuźwa dam trafienie krytyczne.
Dobra, nie możemy pozwolić oczywiście do tego, żeby nadali sygnał SOS. Albo zniszczyć bęben, albo zniszczyć ich. 100% na zniszczenie, zobaczmy. Świetnie. Udało się. Pytanie, czy nie znajdą kolejnego. Ła. Było blisko. Dobra, tu już mnie widzą. Tu już chyba nie ma sensu się kitrać, bo mnie zauważą. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie jestem do końca pewien. Ale chyba tak. Dobra, no to walimy tak z górki. 75. To jedynka została, kurde, mało już. Dawaj tu po prostu. Świetnie. I tyle dla ciebie, kolego. Tu walimy tak. Cel znajduje się za daleko. Świetnie. Ej, a czemu wy we dwójkę idziecie naraz? Auć. Dobra, teraz moja tura. Teraz moja tura, panowie. 65%, 65%, kurde. A rąbnięcie wszystkich dookoła? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ty będziesz strzelał z kubańsu. Dobra. Czy my mamy zasięg na niego? Nie no, nie w beczkę. Cel poza normalnym zasięgiem. Kurde, trzeba byłoby trochę podejść. A, to ty jesteś, dobra. To jest nasze posępne serce. A ten pocisk wiodący? Dawaj. Świetnie. I tutaj mamy strzelańsko. Krytyczne chybienie. Wstydu nie masz. Ja ci przygotowałem taką świetną miejscówkę na to, żebyś tutaj, kurde, walił i wszystkich na pyrkę, a ty mówisz, że, kurde, chybisz. To co za typ? Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, bye bye!